Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w God of War Wstąpienie. Na start obadajmy to tutaj ciało. Okej, jak widać, załoga statku, którym tu przypłynęliśmy, no trochę średnio skończyła, ale mamy amulecik, więc no spokojnie sobie dalej przejdziemy. No. No nie wierzę, jak ja się ustawić wielce, żeby mi się to złapało. Halo? Jak blisko mam podejść? No bo wciskam to X, nic nie dzieje. Znaczy X, Boże, kwadrat. Aha, uwaga, tu mam tego użyć. Ale tu jak trzymam, to się nic nie dzieje. No XD. Regenerujemy to. Tutaj do ponownego zatrzymania w punktach czasu. No, teraz skakujemy sobie na górę, idziemy dalej, a potem regenerujemy to do końca i przechodzimy sobie jeszcze dalej. Cyk, cyk. Do końca. No i bueno. Na górę w takim razie. A nie, jeszcze trzech tutaj jest. Kurde, ale to, że Kratos odepchnął typa na bok, nie? Podczas gdy w kolejnych częściach będzie miał to nie wyjebany, jeszcze by patrzył, czy trafili, czy nie. Ja nienawidzę po prostu takiego czegoś, nie? Wieczne odsłanianie się. Zmusza mnie to do przełączenia na luz, na przykład. Ze wszystkich żywiołów jest najsłabszy. Trzeba tylko i wyłącznie tej jednej rzeczy. Ale trochę prądu jeszcze nikomu nie zaszkodziło, prawda? Uwaga, czy przebijemy próg 200? Przebiliśmy! Pięknie! Co? Czemu nagle przerwał licznik? No ale skam! Chodź! Chcę go ściankę? No niestety nie udało się. No ale dobra. Ci typiarze załatwieni.
tam mamy dalsze przejście i za chwilę powinny się te talosy chyba obudzić, z tego co pamiętam. Tak więc... wypadałoby na nich uważać. Dobra, życie czy mana? Wolę manę. Bo życie tam jeszcze trochę mogę zgarnąć. Później, z tego co pamiętam. No, mana zawsze się przyda. Idealnie się na to ostrza nabił ten kraken. No. Dziękować za szybkie przejście. Dobra, faktycznie budzą się talosy, ale nie te, które myślałem, że się obudzą. Słonkę, więc... Kurde, za wcześnie. Ej, zaś za wcześnie! Chodź. Ryj! Z łaski swojej zamki! No i ładnie. Dobra. Kolejne sugestywne... kolejny sugestywny rzut kamery, to chciałem powiedzieć. No i właśnie tutaj mamy kolejne skrzynki do mówienia. Dobra, tutaj... O właśnie, dobrze kojarzę, że to jest sekrecik. Dobra. Tutaj piórko mi się wylosuje teraz, czy oczko? Oczko. Dobra. Czyli jedno oczko do powiększenia zdrowia i dwa piórka do maksymalnej many. Dobra, ale jeśli mnie pamięć nie myli, to tu jeszcze też coś powinno być schowane. Tutaj chyba nic. O, a nie! Tutaj na górę. Dobra, myślałem, że tam się muszę wspiąć wcześniej, ale nie. To tutaj mam schowane aż trzy skrzynie. I tutaj piórko, czy zaziaczko? Tutaj piórko. No i ładnie. Jeszcze jedno i maksymalna mana, a potem olbrzymie ilości orbów w każdej białej skrzynce. W której by ów piórko było. Jeśli chodzi o życie, no to jeszcze mi brakuje chyba jednego oka, albo dwóch takich paczek. Czy dwóch, w sensie tej jednej i jeszcze jednej takiej paczki oczek, nie? Po pięć. Tak więc zobaczymy. Ale mówię, jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba właśnie jeszcze jedna paczka oczek mi jest potrzebna. Poza tą jedną sztuką i jej jedno piórko. A czy wróć, jedno piórko to wiadomo, że... Właśnie jeszcze tylko jedno piórko, ale z nimi oczekami nie jestem. O, słonika z maczuką jeszcze nie było. To jest zajebiste, z tej łatwo, że jest w stanie wziąć coś Drake'a. Tak.
no ja kurde tak zniszczę tą świetną oberwać, no. Aj. Dobra, teraz. Boki. Chyba. A nie, ja się muszę nawalać, kurde. Ja walę, kurde, bumperami po sobie. Bo nie, że tutaj muszę bić, a nie. O, nie ma tak, cwaniaku! Kolejna kontra! Lewa. Kontynuujemy. Hop! Ten nie dał się. Tylko jest blok zaliczony. O, dobra, mamy. Się podlecimy troszkę do ciebie. Jop. Cyk, cyk i... adios! Dobra, koniec walki? Koniec walki. Okej. Okay. Nie poszło jakoś mega tragicznie, ale no mówię, mogło być troszkę lepiej. Dobra, czy tutaj coś się kryje? Jak tak patrzę, to nie. Mamy kolejny sejwik. 15 niecałych minut. Dobra, lecimy dalej. Dobra, tutaj wej... Tak, tutaj pójdę. Tutaj. Tutaj już nie. Dobra, no to idziemy tędy. Dobra, tutaj nie górą, tylko muszę boczkiem wzdłuż ścianki przejść. Złapany. Najważniejsze. Jestem ciekawy, co, jakby wyglądał błąd, który by sprawił na przykład, że wiecie, leci i już jest przy tej ścianie i leci dalej w dół. Bo by gra nie załapała, że chcemy faktycznie się dalej złapać. Yes. I dwa. No i jesteśmy w środku. Starcza. Czy ja chcę tarczę? Szczerze nie bardzo. Wolę mieczek. Dobra. Przeciągamy sobie tutaj. Kurde, nie załapało mnie. Jeszcze raz. Się złapiemy. No i przechodzimy dalej. Pusy. Chciałem pusa. Chyba pusa tylko. No, ale niestety nie jest sama. Bo jest z liderami. Oczywiście nie lubię. Nie, pusę! To masz. Co? Chciałoby! To 5000 by było w miarę na ulepszenie amuletu na przykład, ale... Muszę to chyba opuszczę. Zdanie teraz. No i... Poproszę, zatrzymamy. No, są bardzo małe ilości, ale lepszy żyć niż nic, prawda?
What? Czemu jej nie zawroziłem? Ale głupota to teraz była straszna. Dobra, chciałem się raz trzaskać, a skoro nie mogę, to chodź się pozbyć ogon. Okej, tutaj... O co chodzi z tą zagadką, teraz muszę przypomnieć. A, wiem, już pamiętam. Ja muszę chyba użyć amuletu, żeby jakiś łańcuch poskładać? Albo nie, nie, to później. W sensie, czy później, no. W stosunkowo niedalekiej przyszłości, bo tutaj mamy ten łańcuch, tylko... On jest tam właśnie blokowany i muszę najpierw to zniszczyć, żeby móc ten łańcuch sobie tam odtworzyć, a potem jest tylko zabawa właśnie włączenie tego łańcucha ze sobą. Dobra, łapaj to kratuch i lecimy. No, kurde, tędy. Tutaj... Cyk, powinno wystarczyć. No i dalsze przejście mamy odblokowane. I dobra, tego już będę potrzebował tam później, więc to już tam mogę od razu ustawić. Się od lepszej strony ustawię, żeby to szybciej tam przepchać. Tu, z powrotem. I dobra. Teraz tak. Nie, tego tak nie złapię, to muszę wciągnąć osobiście. Okej, teraz to naprawiamy. To teraz cofamy. Zaś to trzeba rozłożyć. To teraz tutaj przyciągnąć. I pięknie. Teraz to przejście odblokowane. A przez to, że łańcuch jest zniszczony, no to nie będzie się to... nie będzie to wracało na pozycję startową. Tak więc... Bueno. Dobra, ja mam co? Mam miecz, ale jest maczuga, więc... Miecz adios! O proszę, z piorunami tym razem. Serio, jeszcze mi to zrobiło, prawda? No ale dobra, obrażenia to jest akurat pikuś. Rzuć go poproszę. I lecimy w górę. 20. Z interem już może 22 minuty. Ale dobra, lecimy dalej. Okej, okay, tutaj właśnie pamiętam, że jest sekret. Ach, bardzo. To jest sekret, czyli tak dalsze przejście. Nie, to jest nasze przejście, tak, dobra. No ale jest też skrzyneczka, którą warto sobie zniszczyć. Dobra, szybki check. Czy z drugiej strony było przejście? Ale nie, raczej nie. Więc lecimy tutaj z powrotem. I uwaga, w każdej części God of War'a macie achievement, żeby zrobić 1000 ciosów. W tym miejscu możecie zrobić właśnie ten achievement. Wy zaczynacie spamić cały czas ten atak. W tym miejscu tak długo, aż nabijecie 1000 uderzeń. Ja tego ci wezmę ulubionego oczywiście, ale wiesz, dla samej po prostu ilości orbów dodatkowe, które mogę z tego dostać, to jest 1000 uderzeń. Jeszcze raz, dobrze? Minus jest taki, że musicie wykonać tylko i wyłącznie tego ataku. Jak użyjecie czegokolwiek innego, no to niestety, ale przepadnie wam
cały liczy. No, ja już jestem po. Jak widzieliście, miałem ponad 1020 ciosów. Możecie sobie zobaczyć, jaką różnicę mi to zrobiło w orbach. Mam już 7 i prawie pół tysiąca. Jakbym chciał mógł natrafiać w nieskończoność, sobie nabijać te orby w kółko. No, ale powiedzmy, że cenię sobie swój i wasz czas. Dlatego wy większość tego macie wycięte, a ja, no, nie będę tego po prostu ponawiał. Choć na upartego, jakby się chciał, to można już w tym miejscu sobie porządnie wyfarmić wszystko do końca, ale no... Oj, to są długie... to jest długi czas farmienia tych orbów, także... kontynuujmy naszą przeprawę. Widzę stopy Apollina. Czy tam Apollona. Okej, i tutaj z tego co pamiętam też jest gdzieś skrzynka ukryta. Konkretnie tam chyba właśnie poziom wyżej. Dobra, jak tu było? To trzeba było tutaj wskoczyć i tutaj na górę. Ale patrzcie, ile czasu minęło, że to jest tak porośnięte roślinnością, nie? Dla mnie to jest naprawdę aż niewyobrażalne. I to nie tylko roślinnością, też i drzewami i tak dalej. O właśnie, tu jest jedna skrzynka. I to, jeśli nie mylę, jest chyba ostatnia zniszczona skrzynka w grze i po naprawieniu tej powinno wam wpaść złote trofeum za właśnie naprawienie wszystkich zepsutych skrzyni. No, ale jeszcze zanim pójdziemy dalej, powinna tu być jeszcze jedna skrzynka. Jest nawet te przeciwniczki. Po prostu nowy przeciwnik, ale nie, jednak nie. I ten przeciwnik to Amazonka. I to jest taka kurwa, że chuj, nie? No, w harpie to już jest najmniejszy problem. W harpie generalnie to jest po prostu mięso armatne. Chodź tu do mnie. No i kurde, serio, wyzerowała mi cały basek, no nie wierzę. Nie ma tak! I raz, i dwa, i trzy! Nie ma żadnych tutaj elementów, ale zawodzę troszeczkę orbów za zabicie, jak ja mam na razie. Zarówno zielonych, jak i czerwonych, ale czerwonych jest naprawdę bardzo mało. Ja
to tyle. Czy tutaj jest jakiś sekret? Chyba nie. To jest dopiero kawałek dalej. Ale dobra, jakoś mamy zapis i już minęło. Chociaż dobra, nie czekaj, bo pół godziny to minęło przez to moje farmienie. Dobra, to jeszcze to inaczej. To do kolejnego zapisu jeszcze sobie przejdziemy, a potem już zakończymy odcinek. A teraz to było tutaj? Czy nie, to tutaj było? Jak to się wskakiwało wyżej? Tu, czy. Czy tutaj trzeba było jakoś wejść? Czy tu tylko mi po prostu czegoś nie łapie? A nie, Boże, czekaj, że to muszę zniszczyć po prostu. No i teraz mamy dalsze przejście. No, dość sugestywne. Dość sugestywnie nam kamera mówi, gdzie mamy iść. A to jest klasyka w God of War'a. Życia mam full, ale że przez skrzydło nie zmarnowałabym, to tak nabiorę. Górę, górę, górę. Hop, hop! Na linkę. No, spora ta główka. Dobra, to odpalamy. Sam hartie oczywiście. Ale na szczęście da się bardzo łatwo pozbyć. Te hardy, to są królowe hardy z tego co się orientuje. W ogóle jak to działa, nie? Że mnie łapiemy, wywalamy gdzieś w cholerię, my natychmiast umierają. Co, nagle zapominają jak się lata, czy co? No, to jest nic prostszego tak naprawdę. O, ale z tym już będzie drobny problem. Byłby, gdyby nie to, że Kratos ma refleks praktycznie chudego byka, nie? Dobra, nie, Boże, chciałem zaśmieszkować, ale coś mi delikatnie nie wyszło. Dobra, na linkę i do główki. O, syrenka, dzień dobry. Nawet nie jedno. Dobra, ja po prostu łapek tutaj zostawię. O kurde, audio się zjebało, ajajaj. Jak się zbije naraz, jak jednak się obudzisz, to się nie zdąży w ogóle wyprowadzić, zanim cię kolejna trafi. Pięknie, halo. Chyba, że... No nie, jednak. Mamy jedno, mamy jedno. Jeszcze tylko druga. Było fajnie nie zginąć do tego czasu.
na szczęście wszystko się udało. Okej. Okay. Życie mam mało niestety. To bardzo. No ale liczę albo na jakąś zieloną, albo białą skrzynię. Był zapis, więc w tym momencie myślę, że się z wami pożegnam. Bo to jest właśnie dany moment, aby zakończyć odcinek. O, tu jeszcze czerwona skrzynia. Mam prawie na upgrade ostrze, nie? Ale item, który dostaniemy właśnie... Czy item, że dobra, no nie będę ukrywał, że nie wiem od kogo dostaniemy, ale wam nie powiem. Przecież w sumie dobra, no i tak było to powiedziane przez Furię. Item, który dostaniemy od Orkosa, czyli ten taki... a la kamyk, który Karatos wyciągnął z tego takiego ptaka od tej furii, to jest naprawdę zajebista rzecz i to jest warta upgrade'u i to jak najszybciej, więc pozbieram sobie te orby na ten kamyk, no a potem myślę pójdziemy w ostrza. Jak mówię, magia do lodu nie jest mega zajebista, więc nie potrzebuję jej na już, ale myślę, że na spokojnie ją sobie odblokujemy. Ale ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w God of War Wstąpienie. Cześć!